Słyszę, Radomiak, jak w sezonie 2022-2023 i myślę o zmarnowanym potencjale, o wielu zaprzepaszczonych miesiącach. Wydaje mi się, że ten okres od początku sezonu właściwie do momentu zwolnienia Mariusza Lewandowskiego to taki okres bezjajeczny, bez wyrazu, okres takiego marazmu, przypadkowości, w dużej mierze też tchórzostwa i no i mam na pewno niedosyt duży związany z tymi wieloma miesiącami, kiedy mieliśmy grać atrakcyjnie, mieliśmy grać wysokim pressingiem, bo tak też zapowiadały letnie sparingi, które oglądałem, a skończyło się dosyć mocno tchórzliwą grą i bardzo słabymi wynikami niestety. Kto zaskoczył mnie na plus, a kto na minus? Na minus na pewno bardzo zaskoczył mnie Gabriel Kobylak. Bramkarz, który był mocno niepewny, bardzo słabo grał nogami, popełniał sporo błędów. Bramkarz, który sprawiał, że za każdym razem, kiedy piłka leciała w stronę bramki, to na moich plecach pojawiały się ciarki, bo nie wiedziałem, co się wydarzy. Na plus zaskoczył mnie na pewno Damian Kubik. Jego klasę i jakość znałem od dawna i jakby wszyscy doskonale wiemy, że to po prostu bardzo dobry piłkarz na warunki radomskie. Natomiast to, jak szybko pozbierał się po bardzo poważnej kontuzji, to jak szybko wrócił na poziom ekstraklasy, to było bardzo duże zaskoczenie na plus, zwłaszcza, że nie jest to przecież piłkarz najmłodszy. Najlepszy mecz, najlepiej chyba wspominam wyjazd do Łodzi, mecz z Widzewem Łódź wygrany 3-1. To nie był najlepszy mecz piłkarsko, to nie był mecz pod względem taktycznym tak, ale piłkarskim, który by mnie jakoś specjalnie zachwycił, natomiast mecz wygrany w trudnych warunkach, na trudnym terenie, wygrany tak naprawdę po całkiem takim niezłym planie meczowym, co prawda pragmatycznym i defensywnym, ale tutaj akurat trzeba drużynie oddać, że ten plan zadziałał. Na minus chyba najbardziej domowy mecz z Koroną Kielce, kiedy Radomiak właściwie przez półtorej godziny bił głową w mur, nie miał żadnego pomysłu na to, jak atakiem pozycyjnym wykreować sobie sytuację strzelecką, jak przełamać kielecką defensywę. Natomiast Korona zagrała paradoksalnie tak jak Radomiak na Widzewie, defensywnie, mądrze wyprowadziła dwa kontrataki i wygrała 2-0. Transfery 2023-2024. No chyba wszyscy się zgodzimy, że największe oczekiwania mamy wobec Rafała Wolskiego, bo piłkarza z takim CV raczej w Radomiaku nie było, a na pewno polskiego piłkarza z takim CV w Radomiaku nie było. Piłkarza z takimi umiejętnościami też chyba w Radomiaku nie było. Wiele bardzo na to wskazuje i mam nadzieję, że wokół Rafała zostanie zbudowany zespół i Rafał odpłaci nam się bardzo dobrą grą. A kto niekoniecznie mnie przekonuje, z tego co się słyszy po tym, jak wygląda na treningach, to Eddie Semedo jest takim piłkarzem troszeczkę w stylu Lisandro Semedo, czyli umie szybko biegać, ale niewiele z tego wynika i na pewno wobec tego piłkarza mam obawy. Czego oczekuję po najbliższym sezonie? Że będzie to najlepszy sezon w historii klubu. Najlepszy niekoniecznie musi oznaczać, że będzie to sezon, w którym nie wiem, zajmiemy jakąś nieprawdopodobną pozycję, będziemy osiągać nieprawdopodobne wyniki. Wystarczy, że utrzymamy się spokojnie, jeżeli będzie się to wszystko działo na swoim stadionie, już tym na Struga swoim stadionie. Jeżeli powstanie też ośrodek treningowy, to ja takie utrzymanie biorę w ciemno. A jaki jest mój typ na zbliżający się sezon? Mimo wszystko uważam, że środek tabeli z moim zdaniem najmocniejszą kadrą w historii klubu, z bardzo dobrym trenerem, to jest jak najbardziej logiczny cel. 8. miejsce. To jest mój typ w przypadku Radomiaka na ten sezon.